dzisiaj razem zrobimy makijaż do pracy. Ukryjemy niedoskonałości, zaczerwienienia i pokażę Wam, jakich produktów używam właśnie w takie dni. I będą tutaj też nowości, między innymi pędzelki Boho Beauty i to są dwie kolekcje. Ta pastelowa nazywa się Pastel Vibes i to jest najnowsza kolekcja. Natomiast kilka tych słodziaków w kolorze szarym to jest troszkę starsza kolekcja, ale nie zmienia faktu, że również dość świeża. Także przygotowałam sobie tutaj secik i będę używać tej palety Violet Makeup Revolution, o którą wiele osób się pytało, a ten makijaż nagrywam też w odpowiedzi na Wasze życzenie z Instagrama. Ok, kawa. I baza. Essence glinkowa, idealna na takie dni, kiedy właśnie skóra ma jakieś niedoskonałości, wypryski, ona jest szara. Szybko się wchłania, jest niedroga, bo to produkt drogeryjny. No i moja skóra, która jest dość wrażliwa i szybko reaguje na niewłaściwe produkty, ją toleruje, tę bazę w sensie. A w sumie niewiele jest baz, które ja lubię. Odrobinę, tak mając wilgotny palec, nakładam też na powieki. Ona ma przyjemny, delikatny zapach. Wydaje mi się, że Wam już ją kiedyś pokazywałam. Ona się nazywa Pigment Studio Mattifying and Pore Minimizing Primer. Także poczekamy chwilę, aż ona się wchłonie. Skóra się zaczerwienia, bo ona reaguje na te składniki aktywne. Naprawdę jest to bardzo fajny produkt. I dzisiaj dla odmiany nałożę sobie podkład pędzelkiem. I właśnie od podkładu zaczniemy. A później będę nakładać dopiero korektor. Pędzel, którego użyję, to jest właśnie nowość Boho Beauty Petite Foundation 125V. Te pędzelki są po prostu genialne, takie mięciutkie, fajnie ubite. Nie wiem, jak oni to zrobili, że są aż tak dobre. Natomiast podkład, który dzisiaj nałożę na twarz, to L'Oreal Infallible. Tak, mam nadzieję, że tak to się czyta. Numer 125 Natural Rose. Ten podkład jest, ten kolor jest najbardziej zbliżony do mojej skóry. Użyłam go raz i nie byłam jakoś wielce zachwycona. Ojejku, on jest chyba jednak trochę za ciemny. Zaraz zobaczymy. Nie byłam jakoś niesamowicie zachwycona efektem, jaki on mi dał na twarzy. No, jest taki dość ciemnawy. Zaraz zobaczymy po zaschnięciu, jak będzie wyglądał. Ale chcę mu dać szansę, bo widziałam test Hani Digital Girl i... Ale fajny jest ten pędzel. Już zapomniałam, jak to jest właśnie nakładać pędzelkiem. W każdym razie ładnie pachnie bardzo ten podkład. I w teście Hani to ten podkład okazał się być hitem, więc stwierdziłam, że dam mu jeszcze szansę, może za szybko wydałam osąd. Wiecie, co jest fajniejszego w nakładaniu takim małym pędzelkiem? To, że możemy bardzo precyzyjnie podkład nałożyć właśnie przy brwiach albo tutaj w tym trudnym załamaniu nosa. To jest miejsce, w którym często mi się zbierają różne produkty. I no nie, no pędzelek jest rewelacyjny. Bardzo mięciutki. A twarz wygląda troszkę pomarańczowo, także mam jeszcze jeden odcień tego podkładu. Wydaje mi się, że on jednak ma... jest bardziej dopasowany do mojej skóry. No ale dobra, nie mówmy hop. Nie śpieszmy się z osądem. Mam nadzieję, że teraz w tym studio już jest lepsze światło, ale to jeszcze nie jest efekt końcowy, bo wciąż nie zamówiłam lampek. Nie wiem, czemu tak się z tym ociągam, ale może dzisiaj w końcu usiądę i zamówię lampki. Jeżeli chodzi o to, jakie lampy chcę zamówić, to moim doradcą była Zmalowana. Ona jest na YouTubie chyba najlepsza, jeżeli chodzi o światło. Korektor, którego użyję, to Revolution Conceal and Define w kolorze C2. Ja go sobie wklepię palcem, dlatego że mam naprawdę spore worki pod oczami. Jestem dość mocno niewyspana i chcę mieć taki mocniejszy efekt krycia. I wydaje mi się, jak właśnie ten etap, do tego etapu używam swoich palców, no to ten pigment
jest bardziej skoncentrowany. Może to jest tylko moje wrażenie, nie wiem jak myślicie. I wracam do pędzelka. Brwi jedynie delikatnie musnę tą kredeczką Maybelline Total Temptation w najciemniejszym kolorze Dark. I całość utrwalę pudrem bananowym Luxury Powder firmy Hean. Jeżeli chodzi o pudry bananowe, to dużo lepszy jest W7. I użyję tego uroczego pędzelka Pastel Vibes 101V Great Powder. Omiatam sobie twarz, ale nie nakładam go na powiekę górną. Chodzimy do makijażu oka. Mam ochotę na coś fioletowego i też chcę wam pokazać, jak piękne są fiolety w tej palecie Violet. Tym pędzelkiem pastelowym w kolorze 202 Luxe Over Shadow. Nakładam cień. Najjaśniejszy. On będzie dla mnie jako cień transferowy. Ten pędzelek też jest mięciutki i bardzo precyzyjnie nakłada produkt. Nawet mogę wam powiedzieć, jak ten kolor się nazywa. To jest Prevail. Pędzelkiem 232V Tapered Crease będę nakładać ten kolor wina, on się nazywa Wine, w załamanie, a później będziemy to rozcierać. I teraz kolor Desired, zewnętrzny kącik, i nałożę go pędzlem 234V. Również over shading, tylko że z tej szarej kolekcji, ale on ma bardzo fajną końcówkę i wydaje mi się, że też uda mi się precyzyjnie produkt zaaplikować. Kociaku. Tutaj mam taki ciekawy pędzeleczek Smudge w kolorze 217. On jest do rozcierania. A produkt nałożę takim skośnym pędzelkiem, który zazwyczaj przydaje się do brwi. To jest 302 Angel Liner albo właśnie do kresek. A ja użyję go właśnie w celu podkreślenia dolnej linii rzęs i później sobie rozetrę tym pędzelkiem Smudge. Tu jest bardzo ciekawy pędzel 235V Short Blending. I takiego pędzelka również nie posiadam w swojej kolekcji. On jest do blendowania mniejszych powierzchni, jak mniemam. I tym pędzelkiem rozblenduję sobie właśnie ten błyszczący cień, łącząc ciemny fiolet z tym jasnym, bazowym cieniem. Bardzo naturalnie, delikatnie to wygląda. Myślę, że ten pędzelek ma znacznie więcej zastosowań i można go używać właśnie do precyzyjnego blendowania również. A jednak troszeczkę sobie tutaj poblenduję, bo mam cudowny pędzel 206 Luxe Soft Blending, którego nie zawaham się użyć. I ojej, cudownie. Ja te pędzelki dostałam w przesyłce PR-owej. Jeżeli oglądacie mnie na Insta Store, obserwujecie mnie na Insta, to już o tym wiecie, a jak nie, to oczywiście zachęcam. Ale wejdę na ich stronę i linki do tych pędzelków, jak również do innych produktów, których dzisiaj użyłam, podam wam. Używając maskary L'Oreal Unlimited Mascara, wytuszuję sobie rzęsy. To jest maskara, która ma taką elastyczną szczoteczkę. Nie jest to mój ulubiony typ szczoteczki, bo zdecydowanie wolę te tradycyjne, ale plus tego typu rozwiązania jest precyzja i ten tusz bardzo fajnie sprawdza się w podkreślaniu dolnych rzęs i jest bardzo ciekawe, bo możemy tę szczoteczkę sobie tak złamać i to ma ułatwiać podkręcenie górnej rzęsy, ale my tego nie robimy.
używanie liczby mnogiej w przerobieniu makijaży jest przynajmniej dziwne. Tak jak każdy z was brałby w tym udział. Ale lubię czasami tak mówić, bo wtedy czuję, że jesteście blisko. Jak się intymnie zrobiło. W każdym razie nakładam tylko jedną warstwę tego tuszu. Zobaczcie, jak on ładnie rozdziela rzęsy. Przy użyciu kleju Duo będziemy kleić liczba mnoga znowu rzęsy Ardell Wispies. Odrobina kleju. Mam tutaj pensetę, która nie jest moją ulubienicą, ona jest prosta, zdecydowanie bardziej lubię skośną. Ale nie wiem, gdzie jest moja skośna. Te rzęsy mają z 3 tygodnie, używam ich średnio co 2 dni, bo często pytacie też o to, jaka jest trwałość tych rzęs, czy one są tylko na raz. Nie, kochani, przy odpowiedniej pielęgnacji rzęski mogą nam naprawdę długo posłużyć. Jeden z tych pasków jest krótszy o jakieś... o kilka mililitrów. Mililitrów? Kilka milimetrów. Aleksandro, najpierw pomyśl, potem powiedz. Kilka milimetrów. Bo przy czyszczaniu wczoraj właśnie, no nie zachowałam takiej szczególnej ostrożności i urwałam końcówkę. W międzyczasie sobie wykontruję twarz, bo mniej więcej minuta jest mi potrzebna. Wiem to już z doświadczenia, że właśnie kiedy rzęsy schną, a potrzebują około minuty, to mogę zabrać się za konturowanie. Przyznam wam bez bicia, że nigdy nie konturowałam twarzy takim pędzlem. O Jezu, jaki mięciutki on jest. 124V flat contour. Wygląda tak. A to jest produkt, którego będę dzisiaj używać. Golden Rose, terakota z takimi drobinkami, mineralny produkt w kolorze 04. Chętnie bym zrobiła dzisiaj ogólnie makijaż produktami mineralnymi, ale musi być on dziś trwały, bo mam taki dość wymagający dzień i cudownie się tym pędzlem konturuje. O mój Boże. Jest bardzo precyzyjny, fajnie zbity. Produkt się go trzyma. Mam wrażenie, że nie ucieka pomiędzy te włoski. No wow. Ten krok możecie pominąć, jeżeli macie wąski nosek. U mnie matka natura była dość hojna, ale na szczęście wszystko można sobie optycznie czy chirurgicznie w tych czasach zmienić. Jestem ciekawa, co myślicie. Co myślicie o operacji plastycznej nosa? Jesteście za czy przeciw? Ja jestem za. I nie wykluczam tego, że kiedyś się na takową zdecyduję. I teraz przy pomocy pensety naklejam sobie rzęski, pilnując, aby ta wewnętrzna część, czyli dokładnie ta, była dość blisko, bo to jest błąd, który mi się zdarza. Strasznie mi się wykręciły te rzęsy. Trzeba je zdyscyplinować i przyklejam, dotykając, tak klepiąc bardzo delikatnie na całej długości paska. Już widzę, że tutaj jest troszkę może za mało kleju. Nie, jest ok. Nie wiem, czemu mi się tak dzisiaj wykręciły. Ale wiem, że jedna strona już jest gotowa, więc przejdziemy teraz do drugiej. Powiem wam szczerze, że tak jak uwielbiam doklejane rzęsy, tak przy tym makijażu ten delikatniejszy look, patrząc w podgląd, bardziej mi się podoba. Jeżeli widzicie w kamerze biały pasek kleju, to możecie być spokojni, bo on po całkowitym wyschnięciu robi się przezroczysty. Także tutaj znowu sobie delikatnie stukam po całej długości. I rzęski mam gotowe. I teraz, moi kochani, odrobina różu i tutaj W7 Candy Blush w takim odcieniu koralowym, Gossip nazywa się. Pędzelek do różu, czy mam tutaj jakiś? Mam dwa pędzle, highlight contour, pokażę wam oba. Będziecie mogli sobie porównać. Jeden z kolekcji Pastel Vibes 106 Lux Highlighter Contour i z szarej kolekcji 127V Highlight Contour.
Więc ten, jako że ma jasne włosie, też jest bardzo mięciutki, fajnie ubity, bardzo dużo jest tego włosia, ale myślę, że tak w sam raz, że też nie jest za gruby ten pędzelek. Użyję go do rozświetlacza, bo jest jasny, a ten, który ma, o, jaki milusi, ten jest chyba bardziej mięciutki niż ten. Tego użyję do różu. Także tu mamy róż. Bez różu ani róż. Bardzo dużo dziewczyn rezygnuje teraz z różów w swoich makijażach. Po wymodelowaniu twarzy bronzerem, ale ja nie. Ja przy mojej budowie anatomicznej twarzy, przy moich dość dużych polikach, bardzo lubię ten efekt. Po prostu szalenie. Dobra, rozświetlacz, moi mili, i też rozświetlacze użyję w wewnętrznych kącikach. I będzie to produkt Make Up Revolution Lightening. On jest dość ciepły, znaczy on jest taki ciepło-zimny, ale ma też dużo dużych drobinek, to chciałam rzec. I nakładamy go. O Jezu, jaki pędzel! Już? Tak szybko? Jak nakładałam rozświetlacz takim płaskim pędzelkiem, to jednak wow, musiałam trochę więcej tych ruchów wykonać, aż z przyzwyczajenia jeszcze poprawię, chociaż nie muszę wcale tego robić. Nie wiem, czy widzicie, jak on się mieni na 1000 po prostu drobin. Odrobina na nos, czoło, łuk kupidyna i brodę. I gotowe. I tu jeszcze mam taki malutki pędzeleczek. Gdzie on jest? 217. On ma trochę za dużą główkę, ale nie mam tutaj takiego pędzelka z mojej starszej, że tak powiem, kolekcji. Wow, ale świetnie się nakłada, słuchajcie. Rozświetlać tą końcóweczką. Nie no, rewelacja. Generalnie mam inny pędzelek, ale chciałam użyć tylko tych nowych. Nie, no to po prostu ten smucz to jest wielofunkcyjny. Taka stosunkowa nowość w mojej kolekcji, bo mam kilka nowych kolorów pomadek Bourjois Rouge Velvet The Lipstick. To jest akurat kolor 19. Taki bardzo ładny, brudny róż. I właśnie na taki kolor mam ochotę do tego fioletowego makijażu. Jakiś czas temu... Pięknie pachnie ta pomadka. Jakiś czas temu dostałam te pomadki, ale tego koloru jeszcze w ogóle nie używałam. To nie jest ciemny róż, to jest taki różowy fiolet. Idealnie się wpasował w moją dzisiejszą zachciankę na fioletowy makijaż. Jest taki bardzo zimowy moim zdaniem. Plus ten rozświetlacz z dużymi drobinami. Rewelacja, mam dzisiaj fioletowy pasek, beżowy sweter, więc naprawdę bardzo fajnie będzie to wyglądać. Jakie dzisiaj będą włosy, raczej związane z grzyweczką tutaj na boki. Także mniej więcej tak będę wyglądać. Zrobię sobie tylko jakiś bardziej zdyscyplinowany kok. Mam nadzieję, że mój makijaż wam się podoba. No, przyznam wam, że pędzle, taki test pierwszego wrażenia, zdają na 6 w skali od 1 do 6. Boho Beauty to cały czas moja ulubiona marka pędzli. Jestem zachwycona, w przeciwieństwie do moich niezdyscyplinowanych włosów, ale zaraz się nimi zajmę. Ale to jest film o makijażu, także będę się z wami już żegnać. Wiecie co, jeszcze odrobina mgiełki na koniec. 7 Days Vitamin Mist. Uwielbiam tę mgiełkę. Ona fajnie zmiękcza wszystkie produkty, no i też sprawia, że makijaż jest trwalszy, a dzisiaj trwałość mi się przyda. Także kochani, bardzo dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że makijaż wam się podobał i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!